Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Let's Go Pikachu. Film już 40, w którym dzisiaj troszeczkę pozwiedzamy miasto Saffron, bo w dzisiejszym odcinku w końcu mamy pełen dostęp, w końcu przegoniliśmy na cztery wiatry Team Rocket, który tutaj okupował miasto, no i w dzisiejszym odcinku będziemy mogli trochę pozwiedzać. Zaraz tylko moje poksy, tutaj jeszcze dwa potrzebują do XP-ania, że tak powiem, żeby dorównać do pozostałych. No Omanite, no jeszcze trochę, teraz niedawno zerknąłem w neta, też patrzę, że Dragonair potrzebuje 55 levela do ewolucji, więc trochę się jeszcze będziemy musieli pomęczyć. Ale chyba damy radę. Skąd ty przyszedłeś? O, Palazzo, aha. To bardzo fajne i ciche miejsce, z tego co słyszałem. Podobnoż. Podobnoż też dom wielu silnych trenerów. Dobra, kogoś my tu jeszcze mamy? Zaczekaj, nic nie mów. Chcesz tego. Dostaliśmy temat 42 Psychic. W sumie niekoniecznie po to, chociaż... No dobra, po to tutaj przyszedłem. No dobra. No to tak, to mamy. Czyli dość sprawnie nam idzie. Już pierwszy dom zaliczony. Kiedy dorosnę, chcę pracować w Sylph Corporation. To będzie najfajniejsza praca na świecie. No nie wiem, ja pracowałem w korpo, nie mam z tym dobrych wspomnień. Dobra. Nie uwierzysz, ale Saffron zabiera bardzo dużo energii elektrycznej. Albo nie zbiera właśnie za dużo energii elektrycznej, to przez to, że na dachach są jakby baterie słoneczne. Także no, cały czas są baterie, znaczy no są na dachach jakby i trzeba przy nich pracować. Choć czy ja wiem, czy do końca o to chodziło, może tylko, że zużywa dużo energii. Dobra, nieważne. Nie ma stalowego gymu, jednak uwielbiam typ stalowy. Tak, kocham typ stalowy. Stalowe pokemony, stalowe ruchy są silne przeciwko typowi baśniowemu. Jak i również lodowemu i kamiennemu. Dobra, tutaj już chyba wszystkich obgadaliśmy. Dobra, w sumie w Saffron to aż tak dużo nie będzie do łażenia. Jest parę domków, które warto odwiedzić. Ludzie uciekają z Saffron na jakieś przedmieścia. Zaczęli uciekać jakby, kiedy ci zbirowie przyszli. Ale teraz zaczynają już wracać. Aha, okej. Czy widać, Team Rocket już od dłuższego czasu tutaj planował tą całą akcję. Dziękuję ci, że napisałeś. Mam nadzieję, że skąd się zobaczymy. Hej, nie czytaj mojego listu. A, spoko. Naśladowczyni jest słodka. Słyszałem, że uwielbia Clefairy, więc fajnie było ją pokazać jakąś, gdy złapiesz. Naśladowczyni bądź copycat. Jakby to po polsku powiedzieć. Brak mi określenia. W dwójkę młodych przyjaciół pokonała Team Rocket? To niesamowite. Dobra, cóż jeszcze tutaj mamy? Moja córka naśladuje ludzi. To troszeczkę denerwujące, jednak ludzie nazywają ją copycat, czyli naśladowczynią, ponieważ doskonale opanowała mi naśladowanie. Moja córka jest zamknięta w sobie. No ale ma kilku przyjaciół, może pewnego dnia zapozna jakiegoś Pokemona, jeżeli się jakiś spodoba. Zobaczymy. Dobra, no i tak, jesteśmy w domu Copycat, gdzie są pluszaki Clefairy, jak i również jest Idoduo. Spoko. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Cześć, czy lubisz Pokémony? Zadałem tylko pytanie. Jesteś dziwny. Mimika? No cóż, to moje hobby. Okej. Dobra, gdzieś coś było. Ha, tu jest. Wow, Moonstone. No nieźle. Dobra, w każdym razie chodźmy dalej. W sumie nie spodziewałem się tego, że znajdę tutaj Moonstone'a, przynajmniej nie pamiętałem, że coś takiego tu było. A zaraz, z drugiej strony, gdybym pokazał jej Clefairy, ciekawe co by się stało. Kurczę, grę przechodziłem już jakiś czas temu, więc szczerze mówiąc nie pamiętam wszystkiego. Tylko pytanie, czy ja gdzieś mam Clefairy? O, mam. Dobra. Attitude Party. Wezmę sobie zamiast Omanite'a tymczasowo. Teraz czy Clefairy wyjdzie z pola? Nie. Więc musimy jeszcze z pola Clefairy wypuścić. Dobra, kiedy przyjdziemy z Clefairy, podobno bardzo lubi tego Pokemona.
To zaraz zobaczymy, co się stanie. O, to ty. Czy jesteś tutaj, by znowu posłuchać o mimicy? O, masz Cliffery ze sobą. Czy chcesz, żebym pokazywała ci pewien ruch copycat? Czy naśladowanie? Naprawdę? Wow, to prawdziwe Cliffery. Nigdy nie widziałam wcześniej. Prawdziwie, dziękuję ci bardzo, więc za to dostajemy teraz ruchem Substitute. Okej, okay. Substitute jest akurat fajnym temem, pozwala Pokemonowi stworzyć jakby coś, co jakby go udaje w czasie walki, jednak wydaje na to HP. Dokładnie, tak więc Cliffery na coś się przydała. Bądź przydał, bo nie wiem, czy to samczyk. Sam? A, dobra, mniejsza z tym. Dobra, czyli tak, Cliffery, na razie nas nie interesuje, z powrotem bierzemy do drużyny Omanite'a. Dobra. I możemy mykać dalej. Dobra, szkoda, że tak jak mówię, w budynkach z Dragonairem nie możemy pochodzić. Ale cóż. Przeleciałem tutaj na moim Pidgeotcie, kiedy słyszałem, że Team Rocket napadł Sylph Corporation, jednak już po wszystkim? Ech, wybacz, dramatyzuję. No i właśnie jesteśmy w mieście Sarfron z połyszczującym, czy połyskującym Comerens, cokolwiek dobra to znaczy. Dobra, i tak, tu mamy w tym mieście jakby dwa stadiony, dokładnie. Czy ty przegoniłeś stąd Team Rocket? Nie, nic nie mów, po prostu widzę to po twoich oczach, więc proszę, weź to i dostaliśmy police set, czyli policyjne ubranko. Dokładnie, a jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden przedmiot, tutaj mamy Expression Fans. Dokładnie. Dobra, czy coś jeszcze mi tu pozostało? Jeszcze ta alejka, teraz tu było, co to było, fan klub Pokemonów, tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra, co my tu mamy? Naprawdę uwielbiam Bruno z Elitarnej Czwórki, jest ekspertem, jeśli chodzi o walczące Pokemony. Lorelei z Elitarnej Czwórki jest taka super. Masz mrożące w żyłach spojrzenie. Może tak w żyłach spojrzenie. Jestem wielką fan Sergia z Vermilion. Jest liderem. Co? Masz jego autograf? Wow, jestem super zazdrosna. No tak, przypadkiem jakoś go dostaliśmy. Nix, oczywiście o niego nie prosiłem. Nikt nie zna lidera z miasta Viridian. Jestem bardzo tajemniczy, jestem ciekawa, kto to jest. Ja wiem, pewnie wy wiecie. No ale nie będziemy spoilerować. Dobra, mam tu też sklep, no i to w sumie tyle. Zanim jak czasowo stoimy, bo tak naprawdę... Dobra, mamy jeszcze jakby 16 minut, więc myślę, że to wystarczająco czasu, by podjąć wyzwanie nie tego stadionu, a tego stadionu. Zawsze przy okazji troszeczkę podtrenujemy, czy moja drużyna jest dobra na ten stadion, poniekąd tak, więc zobaczmy. Jest to właśnie Fighting Dodge, a tu mamy z kolei konkretny stadion, jakim jest właśnie lider, czy stadion po prostu Saffron, gdzie liderką jest Erika, mistrzyni typu psychicznego. Natomiast tutaj Fighting Dodge, czyli tak na przekór, jakby mini stadion typu walczącego. No i tutaj oczywiście będzie troszkę trenerów. O, jak i również coach trenerka. Hej, jestem coach trenerką. Jestem tutaj w Fighting Dojo, jestem całkiem silną trenerką. Czy chciałbyś zawalczyć? No dobrze. Tak więc czas na poważną walkę. Ja! No dobrze, więc toczmy tą poważną walkę z Leoną. Okej, okay, wysadł walki Maczyłka. Dobrze więc, leć Dragonair! I tak naprawdę Dragonair na Maczołka nie jest do końca dobrym przeciwnikiem, więc wycofać się będę musiał. Co prawda poziomy tutaj no, nie są jakieś szczególnie zawyżone i tak naprawdę Fighting Dojo mogliśmy też odwiedzić przed całą tą akcją z Teamem Rocket, bo ono nie było jakby przyblokowane przez kogoś z Teamu. No ale dobra. Brick Break w moją stronę. Oczywiście nieefektywny, stąd też wybór na Starmie. No i w sumie Psychic, no i po Maczołku. I boom. Dobra, rozwalony. No okej, okay, dobra, troszkę punktów expa, level. No i teraz tylko jeszcze Dragonaira pozostaje jeszcze. Expić, jeszcze raz expić. Dobra, i kolejnym pokusem będzie Electabuzz. Electabuzz zapewne też z jakimś walczącym atakiem. Zaryzykuję i spróbuję się pobić trochę Dragonairem. Mam w końcu poziom 45 już, więc myślę, że mój Dragon Pulse jako tak będzie się sprawdzał. Dobra, counter Electabuzz. No to Dragon Pulse.
No, nawet teraz Dragonair jest szybszy od ogólnie Poxów. Dobra, i wziął połówkę elegancko, Thunder Punch. Jak nie będzie paraliżu, to będzie dobrze. Jest dobrze. No i w końcu, kiedy mam 12 leveli przewagi, to w końcu nie obrywam mega od byle czego. Tak to można grać. Coś wiadomo, że to nie do końca wyrównany poziom, chociaż no przy Dragonairze. No nie ma co marudzić, dobra. Ale czy jest pierwszy, bo ona jestem całkowicie pokonana. A czy można być niecałkowicie pokonanym? No w sumie chyba można. Dobra, to był naprawdę wspaniały mecz. Chcę, żebyś to miał i dostajemy ruch. Thunder Punch! Świetnie, zawiera się Thunder Punch. Tak, jest w stanie uderzyć przeciwników elektryczną pięścią. Dokładnie, Thunder Punch z moich poksów może poznać chociażby Primeape. Tak więc... Przeszkadzam w treningu w naszym Fighting Dojo. Albo przyszedłeś może potrenować w naszym Fighting Dojo. Coś związanego z treningiem, coś związanego z walką. Walczymy z Hitoshim, czarnym pasem oczywiście, trenerem, który jakże odpowiada temu miejscu. Dobra, lećże Dragonair. I czy Dragonair jest tutaj dobrym poksem? De facto może sobie poradzić. Czego po nawet 31 ma tylko Primeape. Więc tak jak mówię, tutaj można było przyjść zdecydowanie przed pokonaniem Teamu Rocket. No prawie go wykończyłem nawet, wow. Ale kartę Chop coś tam wzięło. No a może jakiś Thunderbolt na dobicie. Dobra, i rozwaliliśmy Primeape'a. Dobra, Cubone sobie rośnie, fajnie. I próbuję poznać ruch Focus Energy. Czy ja mam coś, co mógłbym walić Cubone'owi? Za Leer na przykład. Dobra, mamy Focus Energy. No i pokażmy Hitoshigon, tylko jednego boksa. Uff, poddaje się. Dobra, to było szybkie. Dobrze jest podchodzić do tych trenerów, bo oni idą dość wolno. Gdybyśmy szli środkiem, to i tak nas zobaczą. Yeah! Nic mnie nie przestraszy. Rozmiażdżę... Albo... kruszę głazy każdego dnia, trenując. Czyli widzimy... ostry trener. Dobra, czarny pas Aron. Chcemy się bić i wezwać do walki Grievera. Co prawda, nie wiem, czy to jest akurat Pox, który odpowiada temu stadionowi, bo nie jest on typu walczącego bynajmniej. No ale dobra. Walczące ruchy de facto może poznać. Chociażby Big Break, właśnie. Dobra, surf zmyję go z powierzchni pola walki. O tak. Fajne jest, już się pewnie powtarzam, że Dragonair może poznać ruchy naprawdę wielu typów. Czy to wodno, ognisty, elektryczny. Ale ogólnie smoki poznają ruchy wielu typów i są odporne na wiele typów. Ogólnie to są fajne poksy. Dobra, jakiś inny trener mnie najpierw przyuważył. Właśnie o tym mówiłem. Oni idą do nas długo. To jest jesteś dobry, bez powstrzymywania się. Dobra, jak bez powstrzymywania się, to bez powstrzymywania się. Zresztą i tak się raczej nie powstrzymuje, więc czarny pas Hideki. Tam Hideki chce mi się pić i Poliwhirl. Poliwhirl w swojej wyższej formie faktycznie jest walczący, ale w swojej niższej, no, nie, aktualnej może raczej, no niekoniecznie. Dobra, Thunderbolt. Czy wystarczy? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak. Kurde, Dragonairem miarzy trenerów, nie? Kto by pomyślał? No dobra, 14 leveli przewagi, więc... czy nawet 15. Dobra, level 4-6. Dobra. Sędzia, jeden punkt. Dla mnie rzecz jasna. Dobra, więc jeszcze jeden ten od razu mnie przyuważa. Ty... chcesz mnie wyzwać? No, powiedzmy. No więc czary pas Mike chce mi się bić i też ma jednego poksa, jest nim Machulk. Dobrze więc, no to walczmy z Machulkiem. No to tak, co my tu możemy zrobić? Dragon Pulse, bo coś innego. Tak naprawdę Dragon Rage powoli też traci sens, gdyż na poksu mamy coraz więcej HP, a tak naprawdę już mój Dragon Pulse jest w stanie zabrać znacznie więcej i Submission. To rypnie. Ale też i w Machoke'a, więc sam się poniekąd wykończy. Dobra, tak więc pokonujemy trenera. Poddaję się. No dobra, co to ja chciałem? Podleczyć się.
Dobra, gdzieś tutaj super potiony jest z jeden. No i myślę, że nawet Dragonair mógł spróbować zaryzykować walkę z tutejszym, można jakby to określić, liderem. Czyli mistrzem karate. Jest co mistrzem karate, jest liderem tutaj. Chcesz nas wyzwać? Tego zero litości. Dobra. Tak więc zero litości, walka na całego. Z karate mistrzem Koichim. To ma jednego poksa, jest nim Polyroth. Tak więc dobrze pamiętałem. Także Polyroth, odno walczący poks. No i cóż można powiedzieć o Polyrothie? Polyroth jest wytrzymałą bestią, jest poksem przede wszystkim dobrym w defensie. Ale Spec Defense, no to już taka drugorzędna sprawa. Tak więc Thunderbolt, który zabrał naprawdę dużo submission, który jeszcze spudłował. No to będzie szybki mecz z wielkim mistrzem. W oryginalnych grach on miał tutaj Hitmonchana i Hitmonligo, czyli poksy, które oczywiście tutaj też będzie można zdobyć. Pokonany. Tak jest, udało nam się wygrać. No naprawdę, udało ci się pokonać mnie. W takim razie zasługujesz na prawdziwe trofeum. W zamian dostaniesz nagrodę walczącego Pokemona. Hitmonchana lub Hitmonlee. Tak więc wybierz, którego chcesz. No dobra, więc mamy do wyboru Hitmonchan lub Hitmonlee. Nie jestem pewien, czy to Pokemona można gdzieś złapać, aczkolwiek no można zdobyć sobie tutaj po jednym. Może Hitmonligo, czy też kapiącego Pokemona Hitmonligo? Oba te Pokemony charakteryzują się odmiennymi statystykami. Hitmonlee jest szybki i silny, z kolei Hitmonchan jest bardziej defensywny. No i tutaj mam dane od Hitmonlee, jest to Pokemon kopiący. Kiedy kopie, wyciąga jakby swoje nogi i uderza twardymi niczym diamenty, jakby może piętami, niszcząc przeciwników. Okej, okay, no i tu jest jeszcze Hitmonchan. Ale wybrać możemy tylko oczywiście jednego. No dobra, no to tyle, co mieliśmy do załatwienia tutaj na tym jakby mini stadionie. No i tak wychodzi nam troszeczkę krótki odcinek, więc coś jeszcze można by ogarnąć, tylko pytanie co? W sumie to też dostaliśmy nowe ciuszki, więc można by w coś się przebrać. Na przykład właśnie mamy czapkę policyjną. Że co? Aha, to jest dla Pikachu, okej. Dobra, no to zaczniemy od Pikachu w takim razie. Dobra, mamy też policyjną ubranko. Możemy też się przebrać na tryb, że tak powiem, policyjny. A czemu by nie? W końcu pokonaliśmy Team Rocket, tak więc możemy przebrać się po policyjnemu. Dobra, jeszcze chwilkę. Tak, niebieskie spodenki. Mamy też policyjne buty, owszem. No i co jeszcze mamy? Policyjną torbę. Dobra, tak więc w ubranku policyjnym razem z Pikachu możemy ruszać dalej. Chyba, że nie mogliśmy go ogarnąć sobie przed Team Rocket, tośmy weszli jako policja do budynku. Byłoby spoko. No cóż, no to chyba tyle, co mieliśmy do załatwienia w mieście Saffron. No i też tak jak wspomniałem, dając herbatkę jednemu ze strażników, no to on się jakby dzieli nią ze wszystkimi i my też przejść możemy tutaj na przykład, jak i również każdą inną bramką, czyli z powrotem możemy wrócić na przykład na ścieżkę 8, bez potrzeby przechodzenia pod Saffron City i z powrotem tą lewą bramką, którąśmy weszli. A, ty jesteś tam ściekiem, dzięki za wcześniej. I tak naprawdę każdy ma tutaj tą samą kwestię. Dobra. To co jeszcze mógłbym ogarnąć? W sumie to tak. Moje poksy raczej mają się dobrze. Są naprawdę ledwo co tknięte przez Pokémony na Fighting Dojo. To może zerknę jeszcze. Powiedziałem, że mam troszeczkę powtórek po boksach, więc... w sumie też zdobyłem pewnie nowych poksów, więc na dobrą sprawę też mogę by je wam pokazać. Więc na przykład mamy tutaj Laprasa, którego ogarnęliśmy sobie w Surf Corporation. Właśnie jest to Pokemon wodno-lodowy, który charakteryzuje się sporą ilością HP przede wszystkim, jak i również nieprzeciętną spec defensywą. No Speed oczywiście tutaj kuleje, no i z nowych ruchów chyba tutaj mamy Ice Shot, jest to taki lodowy Quick Attack się o 40. No i w sumie chyba tyle, nie wiem czy mieliśmy się okazję zobaczyć, jest to ruch, który na 5 tur niweluje jakby obniżenia statystyk, czyli nie można po prostu obniżyć statystyk Pokemonowi po Mist. Lub też dwóm Pokemonom, jeżeli jest to walka 2 na 2.
Dalej na przykład mamy teraz Porygona. Porygon, którego tutaj dostaliśmy, on chyba będzie raczej miał dobre, tak właśnie, IV-ki, podobnie jak Lapras. Czyli te właśnie poksy, które otrzymujemy, są naprawdę dobre. Czyli jest to Pokemon typu normalnego, rzecz jasna. Co więcej można mi powiedzieć, no tutaj no statystyki jakoś szczególnie się nie przedstawiają. No specatak jest na plus, choć naturę mam totalnie do niczego. Obniża specatak, dodaje speeda, który i tak tego poksa akuleje. No i on ma parę ekskluzywnych ruchów, między innymi Tryotak, chociaż też chyba Dodrio go poznaje. Jest to ruch, który uderza za 80, typu normalnego, specjalny. I ma taki fajny efekt, że może albo poparzyć, albo zamrozić, albo sparaliżować. Tak więc jest spoko, no i mam też Conversion. Conversion sprawia, że Pokémon zmienia typu, zmienia typ do ruchu, jaki ma na samym przedzie listy. Czyli na przykład teraz mamy Barrier, po Conversion byśmy zmienili typ na psychiczny. Jest jeszcze Conversion 2, jeszcze jest ruch Sharpen. Właśnie to są ruchy, które ekskluzywne są dla Porygona. Dobra, mamy tutaj jeszcze Hitmonlee. Hitmonlee jest z kolei walczący, jak się trudno się domyśleć, jest bardzo dobry w ataku, tak jak wspomniałem. Mam też naturę obniżającą speed, więc no niekoniecznie dobrą. Specdef też ma bardzo dobry, co mnie zaskoczyło. Tak, no nie zna się wszystkich z bazowych statystyk, widziałem, że jest dobry w ataku i speedzie, ale specdef też troszeczkę wysoki. No defense i specatak oczywiście kuleją. Znowu ruchów tutaj mamy właśnie, o, Jump Kick. Jump Kick jest to ruch, który ma dużą siłę, ale nie ma 100 precyzyjności. Gdybyśmy nim nie trafili, no to wtedy jakby uderza w nas. I to dosyć ostro. Jest jeszcze High Jump Kick, który jest jeszcze silniejszy, ale ma jeszcze niższą celność. No i zadaje nam jeszcze większe obrażenia. Mam jeszcze Facet. To też jest chyba nowy ruch, który jest dwa razy silniejszy, jeżeli mam właśnie zatrucie, poparzenie lub paraliż. No i to tyle. Dobra, więc udało mi się zająć troszeczkę czasu jeszcze tłumaczeniem, pokazywaniem nowych poksów. Więc w kolejnym odcinku udamy się na stadion miasta Saffron. Dzisiaj to będzie wszystko, więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia. Zachęcam też do odwiedzenia mojego Discorda, jak i również wspierania kanału w serwisie Patronite, gdyż zbieramy na nowy sprzęt do nagrań. Tak więc dzisiaj to będzie wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszonka, cześć!